Dzisiejsze czytanie z listu świętego Jana Apostoła to taka przepiękna szkoła duchowości. Mianowicie święty Jan mówi, kto mówi znam Go, czyli znam Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. I również na końcu, kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd idzie. Kiedy myślimy i mówimy o życiu duchowym, no to właśnie mówimy o tej relacji Pan Bóg i my. Ta relacja jest dość specyficzna, ponieważ my Boga nie widzimy. To jest relacja, która dokonuje się w wierze. Czyli jest ten niewidzialny, z którym rozmawiamy, do którego mówimy, którego staramy się słuchać. Ale on jest jakoś niewidzialny, jest jakoś niedostępny. Oczywiście Bóg daje siebie usłyszeć, na przykład poprzez słowo, które do nas kieruje z Pisma Świętego, poprzez różne wydarzenia. Ale to jest jakaś taka relacja bardzo specyficzna. W pewnym sensie możemy powiedzieć, ona jest jakoś nieuchwytna. Nie możemy jej do końca ogarnąć. Ale właśnie święty Jan mówi, że nasza wiara jest bardzo konkretna. To znaczy, nasza wiara przekłada się na relacje do drugiego człowieka. Że jeżeli chcę mówić tak, ja znam Boga, a z drugiej strony nienawidzę swojego brata, czyli tego, kto mieszka koło mnie, to może być mąż czy żona, to mogą być sąsiedzi, to może być ktoś w domu, z kim przyszło mi żyć razem. Jeżeli ja w stosunku do tego drugiego nie mam miłości, to święty Jan mówi, nie oszukuj się. Jeżeli ty nie masz miłości do tego drugiego człowieka, którego widzisz, to nie mów sobie, och, ja mam miłość w sercu do Boga, tylko dlatego, że Boga nie widzę. Bo właśnie możemy się jakoś próbować oszukiwać w tej relacji, jaka jest naszą relacją do Boga, właśnie z tej przyczyny, że Boga nie widzimy i możemy mieć trudności również, żeby Go słyszeć. Dlatego Pan Bóg pozostawił nam swego rodzaju pomoc. Mówi, wiesz co? Pozostawię ci na ziemi drugiego człowieka. I teraz ty patrząc, jaką masz relację do tego drugiego człowieka, będziesz mógł zobaczyć tak naprawdę, jaką masz relację do mnie. I myślę, że jest to wielka pomoc. Taki swego rodzaju test, który możemy sobie na bieżąco robić. Czy mamy dobrą relację z Bogiem? Czy ja noszę w sercu Boga? Jest ciekawe, że święci, kiedy czytamy życiorysy, oni właśnie zawsze mieli wiele miłości do drugiego człowieka. Nawet jeżeli ten człowiek był pogubiony, jakiś grzesznik, człowiek, który właśnie pogubił się gdzieś w swoim życiu i nawet żył niemoralnie, że oni zawsze mieli jakąś miłość do tego człowieka. Dlaczego? No właśnie odpowiedź jest w dzisiejszym czytaniu. Bo sami nosili tę miłość Boga w sercu, że sami byli napełnieni miłością. Życzę wam i sobie, abyśmy właśnie mogli napełniać się miłością i abyśmy tę miłością, którą czerpiemy z ołtarza, czerpiemy z Jego słowa, abyśmy potem mogli nieść wobec drugiego człowieka i też z nim się dzielić. Tak jak miłością dzieli się z nami Pan Bóg. Abyśmy właśnie mogli w tym naśladować Boga, w tym dzieleniu się miłością. Amen.